Ta malutka Polska to mój ulubiony kraj do gry typu Tal, czyli takiej, w której nie podbijamy za dużo, ale skupiamy się na rozwoju naszych prowincji, żeby były taką zieloną wyspą w ramach Europy. Nie obejdzie się oczywiście bez zdobywania inwestycji zagranicznych, czy to z Moskwy, czy to z Imperium Osmańskiego. Witam imperialistów, tutaj Lukas. No dobra, Polska może nie jest typowym krajem pod grę Tal, bo po prostu w ideach praktycznie nie ma nic pod budowanie ekonomii, to jest kraj stricte militarny. No może oprócz tej produkcji, ale wiemy, to jest słaby modyfikator. Jednak nie zmienia to faktu, że jest to idealny kraj pod granie Tol z tego powodu, że jest tutaj bardzo dużo surowców, które zmniejszają koszty rozwoju prowincji oraz mamy bardzo dużo dobrych typów terenów, takich jak farmlandsy, które zmniejszają koszty rozwoju produkcji albo takie, które nie mają żadnych kosztów. Mamy też bardzo dużo takich, jakby to powiedzieć, inland. Nie wiem jak to jest na polski, nieważne. Centrów, które jak doskonale wiecie, rozwiniemy do trzeciego poziomu, dają bardzo fajne modyfikatory i do manpowera i do kosztów rozwoju wszystkich prowincji. No i kolejna sprawa to właśnie powiązana z polskimi ideami ponownie, że skoro mamy tak mocnie militarne idee narodowe, to możemy na przykład wybrać wszystkie pozostałe idee pod budowanie właśnie naszej ekonomii. W sumie Polska też ma dość tutaj fajne centralne miejsce rozwoju naszego kraju, który zwiększa nam income, zmniejsza nam koszty dewowania i tak dalej. Niestety większość tego dotyczy Rzeczpospolitej, a nie Polski, ale tak czy siak dobrze wykorzystując tę misję możemy zbudować naprawdę przepotężny kraj. Dajcie mi znać, czy chcecie, żebym ogrywał inne kraje pod grę Tol, takie, które są pod to pomyślane, jak Francja, Anglia, czy też Japonia, albo Korea. Dużym bonusem dla Polski obecnie jest Polish Sejm, który ma właśnie szansę na taką reformę, która nam zmniejsza dodatkowo koszty developmentu o 10%, ale akurat nasze pierwsze reformy to nie powinny być takie. Potrzebujemy 5% crowdlands lub 80% przecen na niebie, bardzo długa lista najlepszych pozycji, linki jak zwykle w opisie. Żeby odpowiednio wykonać misję na osłabienie magnaterii w naszym kraju. A to prowadzi nas do tego, że z przywilejami na Polsce tym razem musimy postąpić inaczej. Bierzemy religijnych dyplomatów, na początku nie bierzemy monarchy points każdego rodzaju, niestety nie możemy tego zrobić. Tańsi doradcy pójdą oczywiście po zwiększeniu stabilności, ogólne wzmocnienie kleru i niech was Bóg broni, nie klikajcie development of temples, bo wtedy za devowanie nie będziecie odbierali ziemi klerowi. Ale za to możemy wziąć wsparcie od nich do reform. Akurat na reformach będzie nam bardzo zależało. U szlachty nie dajemy żadnego przywileju, a u mieszczan na razie takie standardowe, no może nie za bardzo, ale jednak przywileje. Agendzie polujemy na tańszego doradcę głównie, nieważne czy to będzie administracyjny czy militarny, obaj będą przydatni, chociaż bardziej z naciskiem na militarnego. No i w tym wypadku mnie trochę kusi, żeby zawiązać lepsze relacje z papieżem, ale mamy tańszego doradcę militarnego, więc jego biorę. Oczywiście wojsko w dół, forty w dół, o kilka lat wojny nie będziemy toczyli. Raczej tutaj będę chciał mieć pokojowe nastawienie wobec Czechów, więc biorę z nimi sojusz. Zresztą będę próbował rozwiązać Holy Roman Empire dość szybko, ale pamiętajcie, że wciąż możecie zdobyć ten kraj na Unię, też bardzo szybko na samym początku rozgrywki. Ja jednak w grze Tol wolę normalnie podbijać i na to wydawać punkty administracyjne, a wszystkie punkty dyplomatyczne i militarne ładować w ziemię. Tymczasowy sojusz z Litwą też się przyda. Od razu jednego dyplomata wysyłamy do robienia siatki szpiegowskiej na Węgrów, albo będziemy chcieli zdobyć tą kopalnię złota tutaj, nawet jeżeli Austria będzie ich broniła. O dziwo, Austria nie jest trudnym przeciwnikiem dla Polski. Z doradców, bo o nich oczywiście zapomniałem, zatrudniamy do taksów, ewentualnie tańsze zwiększanie stabilności też by mogłoby być. Dyplomatyczna reputacja, będzie bardzo przydatna. No i czekamy na tańszego doradcę militarnego. Wróćmy jeszcze do przywilejów, zabierzmy ziemię. Bardzo ważna kwestia religii, którą chcemy być, grając pod grę Tol. I tutaj w zasadzie możemy albo pójść w katolicyzm i korzystać z tego, że mamy construction cost, że papież często bierze development, bulle. I tak, bycie katolicką Polską jest dość mocne, zwłaszcza jeżeli macie dobre relacje z papieżem i da wam dużą ilość kardynałów, bo w tym momencie nie mam żadnego. Ewentualnie inny dobry moment na bycie katolickim krajem jest wtedy, kiedy macie dużo prowincji do nawracania. No a trochę ich mamy. Prawosławie też jest całkiem fajne, zwłaszcza gdybyśmy się chcieli skupić na robieniu modyfikatora manpowera, bo pod tym kątem chyba nie ma mocniejszej religii. No może sunizm. Niepotrzebna jest nam wojna ze Szwecją, więc olać. No i mamy sukcesor Władysława III i jak zwykle nie wybieramy Jagiellona do gry Tol. To byłoby samobójstwo. Wybieramy władcę 656. Idealnie niepotrzebna, agresywna ekspansja. Normalnie bym się tym bardzo cieszył, jakbym to miał na moim władcy, który musi zdobyć Unię nad Węgrami, Czechami, podbić jeszcze zakon i tak dalej. Ale tym razem tego nie będę robił. No, cały czas jeszcze nie mam tej reformy na 5 punktów Kraulanców. Strasznie głupio jest na to czekać cały czas. No ale ona jest za mocna, żeby tego nie brać. Chociaż znowu na Polsce
Polsce to jest również bardzo mocne. No nic, no zacznijmy też Czerwoną Ruś nawracać na katolicyzm. I w sumie zacznijmy od Lwowa, bo tą prowincję najprawdopodobniej szybko będziemy dewowali. Dobra, kraje pobrały też już pierwsze sojusze i widzę, że Węgry mają z Austrią, nic dziwnego. Nie chciałem, żeby mieli zakon krzyżacki, więc rozbiorę zakon krzyżacki na rywala, no i Dania. No i trudno, nie doczekam się tej ziemi koronnej, więc wezmę już ten development na 10 lat. I ja? Fryderyk 3-2-2, coś czuję, że wypadnie przez okno za jakiś czas. No niestety, grając TOL potrzebujemy dobrych władców, więc będziemy się nad tym skupiać. Nie ma się nawet co zastanawiać. Ups, upuściłem. Dostaliśmy Mołdawię, co w sumie nie jest jakoś super dobre, ale lepiej, żebyśmy my ją dostali niż Węgrzy. I raczej chcemy ją zrobić wasalem, żeby ją integrować jak najszybciej. Kolejny średni książę, trudno. Jakoś sobie poradzimy z nim później. Roszczenia do przygranicznych prowincji węgierskich zrobione. 49, no to wojska w górę, forty w górę i szykujemy się na wojnę. Tylko trzeba pamiętać, żeby odebrać wcześniej ziemię. Koniecznie zaznaczyć, że chcemy te prowincje dla siebie. Tej niekoniecznie, zwłaszcza jeżeli Czesi jej chcą. A chcą? Może i najlepszy dowódca mi się trafił, ale ma 3 w szoku, 2 w siege'u. Może być. Wojnę oczywiście wypowiadamy tak, żeby też Litwa nam pomogła, Czesi. Po co się przemęczać, nie? Tym bardziej, że mamy cesarza przeciwko sobie i na razie tylko jedną przewagę technologii do... Okej, Czesi się poświęcają, będzie bitewka i jest stack wipe wojska węgierskiego. Jednak zajmijmy jak najszybciej te prowincje, żeby Czesi ich nie wzięli. Wiem, że atakuje dość niestandardowo, bo w pierwszej kolejności atakuje mój główny cel, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że Czesi żądają tych prowincji na Węgrzech. W innym wypadku byłoby pierwsze uderzenie na Wiedeń albo na Albanię, ale to nie są grozi przeciwnicy. O, czekajcie, Poznań oblegają, więc odpalmy tutaj edykt do obrony. Poznań to jest wyrąbista forteca, bo mamy tutaj sól, która zwiększa nam obronę. Edykt daje kolejne 33%, więc tutaj progres siege'a troszeczkę trwa. 51 dni. Jezus, na Węgrzech to potop istny, zobaczcie jak to wszystko już zalane. Tutaj szczerze mówiąc to nie wiem co się dzieje, bo tak w kółko biegają te wojska austriacko-węgierskie. Nic się nie dzieje. No i teraz w międzyczasie poprawiajmy relacje z elektorami. Każdego wymaksujmy i zobaczymy na czym będziemy stali. Czy z każdym będę w stanie wziąć sojusze, czy... A, jeszcze tuż przed tą wojną, bo miałem taką możliwość, ustanowiłem Austrię naszym rywalem, więc pójdzie tutaj humiliate. Upokarzamy Austrię. Wow, trochę tego wojska straciliśmy. Dobra, jesteśmy na plusie, możemy pozbyć się następcy. Jej! Wiecie co? Coś dziwnego się stało. Zobaczcie, zaszła Unia austriacko-węgierska. To powinno zakończyć instant moją wojnę z Węgrami. I pewnie bym robił Alt F4, żeby wam tego nie pokazać, ale ja mogę tu zrobić coś złego. Na przykład wypuścić Chorwację. Dobra, nie chcę tego robić, bo szczerze mówiąc nie jest to dla mnie problem. Najwyżej kolejny raz uwolnimy Węgry. Bierzemy pieniądze, wojenne reparacje. Nie mogę upokorzyć Węgier. Dobra, to takie coś mnie zaspokaja. Uhuhuhu, August, zostajesz. Jak widzicie, do 3 razy sztuka. Czas wprowadzić renesans w Krakowie. I pamiętajcie, wcześniej infrastruktura, edykt. No i jak się wam uda, to również bonus od kupców. No niestety mi się nie udało. Misję na tańszego doradcę jeszcze wykonuję. Chociaż czekajcie. To może poczekam do jej wykonania. Dobra, żeby nie tracić innowacyjności, no to biorę 5. technologię militarną. Przywileje niszewskie. I tutaj chcemy je odrzucić, co oznacza, że dostajemy duży bunt magnaterii. A tą bez problemu raczej rozbijemy naszym wojskiem, chociaż będzie to kosztowne. Pierwsza reforma rządowa. I tutaj w przypadku Polski, zwłaszcza jeżeli gracie pod kawalerię, polecałbym raczej Noble Officer Corps. Zobaczcie, Cavalier Corps minus 10%. I zwiększa to też Army Tradition i tak dalej. Ja jednak pójdę pod podatki, no bo pod grze Tal trzeba jak najszybciej budować naszą ekonomię. Chyba, że tutaj był gdzieś reforma? Nie, czy to była dopiero trzecia? Trzecia, dobra, nie, to idziemy pod podatki. Kraków rozbudowany, wprowadziliśmy tutaj renesans i w teorii możemy mieć już misję polski renesans, ale z tą jeszcze się chwilę wstrzymam. Pozwolę sobie nawracać wszystkie prowincje do końca. Hunt zabezpieczony, jeszcze zmniejszmy tutaj autonomię. Wykonaliśmy też wreszcie 50% kraulanców, co pozwala nam obalić potęgę magnaterii u nas. Oh my god, zapomniałem, że się buntują, nie! Co w sumie jest bardzo logiczne, że chcemy ich pozbawić władzy i się buntują. Okej, wygląda na to, że jest spora szansa na to, że cesarz się zmieni i byłoby dobrze, bo wojna byłaby o wiele łatwiejsza, więc poczekam do kolejnego cesarza. Jeżeli będzie nim Hesse, to super, jeżeli Austria, to gorzej, ale wiecie, warto jest poczekać. A i oczywiście teraz wreszcie możemy rozdać Monarchy Points wszędzie. I wydaje się, że rzeczywiście coś jest z eventem gdańskim. Coś się złego dzieje, że nie zachodzi. Zawsze był do czerwca 1460, a teraz to mimo. O, jednak jest! W listopadzie, jak nigdy. I teraz zobaczcie, to jest super ważne. Te terytoria chce Gdańsk, Kulmu nie chce, a to też jest terytorium zakonu, więc my wysuwamy do tego terytorium roszczenie. I to jest ważne, żeby
byście zrobili przed wezwaniem do wojny. Ale że Czechy zrywają sojusz? To trochę komplikuje sytuację. Dobra, i pierwsze idee bierzemy albo arystokratyczne, albo infrastructure. Tutaj dostajemy 5% developmentu bardzo szybko do rozwoju. Tutaj dopiero po wykończeniu idei. I Polska jest jednym z tych krajów, gdzie można bardzo szybko zrobić idee początkowe związane z administracją, bo właśnie mamy Kopernika. Wreszcie możemy kupić przywileje od papieża i poprosimy tańsze budowanie i podatki. I teraz jak mam już te kilka modyfikatorów do tańszego budowania, no to nastawiajmy trochę kościołów, a wszędzie. No i zobaczcie, koniec wojny, dostaliśmy wszystko, zakon przestał istnieć. O, macie, tą ziemię chciałem zdobyć na samym początku rozgrywki, 5 punktów Kraulandsów. I w sumie też skoro już budujemy kościoły, to możemy dać ten przywilej, który będzie nadawał papal influence za ich budowanie. Potem najwyżej go odepniemy, jak będzie trzeba pokasować te kościoły. Na pewno o tym będę pamiętał. Wykonujemy misję na pruską konfederację i oczywiście, że chcemy, żeby Danzig był naszym wasalem, ale żeby przekazał nam terytoria. Im szybciej będziemy mieli dostęp do morza, to super. I co najważniejsze, w większości wypadków w tym czasie macie czas jeszcze zrobić facating w Gdańsku. No niestety u mnie bardzo szybko został zrobiony facating w Sienie. Bardzo szybko. Facating polega na tym, że musicie mieć 15 punktów developmentu, wprowadzoną instytucję renesansu w prowincji i muszą występować tutaj gems albo kieliszki. Tutaj powiem szczerze, że zawsze żałuję czegoś takiego, że nie ma w tej grze, że w momencie, kiedy klikacie, że możecie stworzyć prusy książęce, że możecie grać jako ten wasal, tak? Bardzo żałuję, że tu nie ma takiej opcji. I tutaj pytanie do was, czy chcielibyście taką serię bez Ironmana, w której bym po prostu na kodach przeszedł na te prusy książęce? Czy nie chcecie takiej serii? Chyba, że się da jakoś przejść normalnie, to mi powiedzcie w komentarzu. No come on, kopalnia złota mi się zawaliła, no co za... Pierwsze rozwinięcie z ery i powiem szczerze, że zazwyczaj agresywna ekspansja będzie fajna. Ewentualnie combat bonus in terrain of capital, dotoczenia bitew, ewentualnie zmniejszenie kosztów podatków. Ja pójdę w agresywną ekspansję. Ej, i mam szczęście, bo Hesse ma sojusz z Brandenburgią, Mainz i Trierem, więc tych trzech elektorów nie potrzebujemy. To jest dobry moment do rozwiązania imperium. Teraz na polski renesans i Mikołaja Kopernika. No w sumie na razie wywalę tego doradcę i bierz Mikołaja Kopernika, który jest bardzo tani. Bardzo tani. No bardzo ładnie już zarabiamy Polską. 44 golda, super. Serio? Naprawdę mówię, że ja tym krajem szybciej jestem w stanie zrobić dobry income niż Francją. Nie wiem, co jest ze mną. Czechy są podbijane przez Albanię. Co tu się wydarzyło? Dobra, poczekajmy, niech Czechy zakończą swoją wojnę i będziemy lecieli na wojnę z cesarzem. Trzeba zanowić Kraków, bo czemuż by nie? No okej, mam to. Wszystkie sojusze złapane i muszę zdobyć teraz 4 stolice. No ale spróbujemy, mam przewagę w technologii. I wchodzimy! O nie, tutaj są żołnierze, uciekamy, uciekamy. Kto mówił, że morale są potrzebne w tej grze? Pierwsze uderzenie znowu wykonuję na Brandenburgię z tego powodu, żeby już była wyczerpana, żeby potem szybko wziąć White Peace, jeżeli będzie nam wojna nie szła po naszej myśli. Druga sprawa jest taka, że Brandenburgia toczy jeszcze inną wojnę, a to my musimy okupować ich stolicę, żeby rozwiązać imperium. Ale cię wkopal, mój przeciwnik, zobacz jakiego pięknego stack wipe'a wyrwie. Bardzo to lubimy, teraz lecimy tutaj. W przypadku Polski naprawdę warto jest budować budynki produkcyjne na wszystkim. To jest chyba jedyny taki kraj w tej grze. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Wynika to z naszych misji, które potem będą właśnie zależne od tego, ile mamy budynków produkcyjnych na zbożu. A, i oczywiście zapomniałem o Burgundii. Co prawda nie lubię mieć tak podzielbanego kraju, że pół kraju mam tu, pół kraju mam tu. Ale jeżeli macie okazję, to oczywiście zawsze warto mieć Burgundię na sojuszu i wzięty Royal Mariaż, a nóż wam przypadnie to bogate terytorium. I zrobicie wtedy sobie z Holland. Druga reforma rządowa i muszę się zastanowić. W sumie możemy też już rozwiązać nasz sojusz z Litwą. Raczej nie będzie nam ona do niczego potrzebna. I nie bójcie się wziąć siódmej technologii administracyjnej bardzo dużo do przodu, bo chcemy jak najszybciej rozwinąć infrastructure ideas. One są mega mocne. Alternatywą mogłyby być ekonomiczne, zwłaszcza dla polityki, która potem jest jakościowymi pod dyscyplinę. Chociaż teraz już tutaj nie mamy developmentu, mamy tutaj goods production modyfikacji Fire plus 10%, co na Polsce też będzie zawsze spoko. Jednak tutaj mamy development i tamtych mamy development, a polityka arystokratyczna też jest dość ciekawa. Governing capacity modifier plus 10% i zmniejszona autonomia. I mamy to! Rozwiązujemy imperium! Nie martwcie się, jeżeli przekroczycie prestiż, to on jest wam teraz zamieniany na punkty Monarchy Points. Imperium zostało rozwiązane i będziemy mogli sobie tutaj podziałać za jakiś czas. Nie ukrywam, trochę mnie kusi, żeby zdobyć te terytoria dla siebie, ale one są w sumie dla mnie bez użytku.
pożyteczne, bo to ani mój trade note, tak, ani nie ma tutaj dobrych trade goodsów, no może oprócz silków z Steinbergu, ale to nie warto, nie warto, lepiej szybciej rozwinąć ideę. I teraz na trzecim poziomie w sumie są trzy dobre idee, które możemy wykorzystać. Jeżeli wam brakuje gatheringu, to możecie użyć opcji centralizacji. On zmniejsza koszty gatheringu w prowincjach. Po prostu robicie centralizację state'u i zobaczcie, jakie dostajecie bonusy do końca gry. To it will take 5 years, to znaczy, że musi minąć 5 lat, żeby te bonusy pozostały na zawsze w tej prowincji, a w sumie to obszarze. I teraz z tą opcją tutaj po prostu 50% kosztów tego będzie wam zwracane. Ale znowu na Polsce to się może przydać, Reform Progress Grow, ponieważ Polska ma to spowolnione, aż do momentu, aż się pozbędziemy Sejmu. A jeżeli chcecie robić pieniądze, to w tej erze nie ma nic lepszego niż Regional Councils. I powiem szczerze, ja pójdę w to, bo chcę zabudować nasz kraj jak najszybciej. I oczywiście teraz wybierzemy najlepszą polską ulubioną rzecz, czyli zwiększenie podatków o 50% na wszystkim, bo czemuż by nie? Polska ma bardzo dużo taksów, chociaż ona w przyszłości będzie produkcją stała, to niech się wszystko odnowi, no i 5 golda więcej. Kraków w sumie rozwinęliśmy, więc możemy przenieść bez problemu stolicę do Warszawy. W sumie kulturę pruską możemy zamieniać na polską, bo jest jej dość mało i nie ma sensu jej mieć na przykład w akceptowalnych. I my musimy teraz troszeczkę pozmieniać nasze sojusze. Raczej nie chcemy mieć sojuszy z krajami, które są blisko nas, więc możemy wejść w sojusz z Francją. Sojusz z Czechami zerwiemy w momencie, kiedy zerwiemy ich sojusz z Imperium Osmańskim. Rozwijamy wszystkie centra handlowe, jak tylko możemy, budujemy też wszędzie już pod handel, marketplace'y. A, i oczywiście zrywamy te wszystkie niepotrzebne sojusze z Hre. No Boże, zapomniałem o tym. Patrzcie, 5 lat później 61 golda. I w sumie mam już tutaj 34% obecności w handlu, więc przenosimy nasze główne centrum handlu do Gdańska, żeby zbierać w Bałtyku. I te 3 dukata więcej zarabiam, ale zawsze coś. Ale jeszcze przecież nie przekierowałem handlu. No i tutaj niestety rada taka, że trzeba się pobawić w to przesłanie, zobaczyć na czym najlepiej wyjdziemy. Wow, taki prezent od szlachty, to ja przyjmę? I tutaj zawsze mam dylemat, czy odpalić złotą erę, czy jej nie odpalić, no bo z jednej strony dostajemy tańsze dewowanie na 10% szybko, ale potem byśmy mieli dużo więcej modyfikatorów, które by nam się z tym skalowały, więc dajcie mi znać na przykład, jak wy robicie w swoich grach, czy lepiej odpalić na początku złotą erę, czy jednak później. Może nazbieram na maksa punktów i odpalę tą złotą erę, żeby dłużej trwała. No to i tak to, co mogliśmy do dewowania zrobić szybkiego, to już mamy, teraz i tak tego nie przyspieszymy. W międzyczasie porozwijam moją malutką flotę handlową. Najpierw szlachta, teraz złoto, a inflacja to nie problem. I tutaj uwaga, warto jest w tej misji, nawet jeżeli ją możecie wykonać, upewnić się, że spełniacie warunek na markantylizm. Ja go w tym momencie nie spełniam, bo jeżeli go spełnicie, to dostaniecie fajną promocję na zwiększanie markantylizmu. O, tutaj przez tą opcję. Teraz nas kosztuje to 96, a zobaczymy ile będzie, jak będę spełniał ten warunek. Tylko dobre pytanie, bo ja będę potrzebował tego dużo markantylizmu. To dużo punktów dyplomatycznych. No i mamy 78, odpalam złotą erę, wykorzystam ją, bo po pierwsze będziemy mogli zaraz prowadzić po taniości technologię, jak i ideę po 325, co za oszczędność, a technologia była za 336 punktów. A tutaj wykorzystam to, że teraz Litwa jest łatwym celem, bo właśnie dostała Bęcki od Moskwy. Gotlandia jej pomoże, ale szczerze mówiąc mnie to nie obchodzi. Naszym celem będzie zajęcie tych fortec na północy wraz z stolicą, no i zgarnięcie dużej ilości pieniędzy od Litwinów, bo oni zazwyczaj dużo mają tych pieniędzy i nic więcej. No i kurka, od razu mi władca umarł. Bez sensu. I cyk, wlatują pieniążki. Powiem szczerze, praktycznie już nie mam na co wydawać pieniędzy. Mógłbym tylko ulepszyć już port w Gdańsku. Jako, że mam już wszystkie modyfikatory zmniejszające nam koszty budowy, nie to, tutaj, tańsze budowanie budynków, jak i z papiestwa wziąłem Levy Church Taxes, to możemy naprawdę po taniości budować manufakturki i w przypadku Polski, powiem szczerze, opłaca się budować te manufaktury nawet na zbożu, bo one się spłacą. I to bardzo. Tylko, że przy grze Toll warto jest rozważyć, że właśnie na zbożu, na winie będziecie budowali podwójne manufaktury. W sensie jedna do manpowera i jedna do pieniążku. A jest to możliwe, wystarczy, że chociaż raz zwiększycie infrastrukturę. Daje to possible number of manufacturers plus 1. Rozbudowałem też już moje armie do ostatnich staków 16, 6, 3. Jeżeli chcecie, możecie w pokoju rzucić tutaj 6 armat, a nawet i 10. 6 kawalerii, bo kawaleria na Polsce całkiem nieźle się spisuje. Pamiętajcie, że mamy bonusy do niej, a już teraz mamy 30%. Dodatkowo we wschodniej grupie technologicznej kawaleria jest po prostu mocna, a później jest jeszcze mocniejsza. Zarabiam też już wystarczająco
wystarczająco dużo, że nie mam na co za bardzo wydawać tych pieniędzy, oprócz manufaktur. Dlatego teraz już szkolę moje wojska, żeby tutaj rósł nam profesjonalizm, bo pamiętajcie, że Polska ma misję, która wymaga jego 100%. No i idealnie się złożyło, że możemy teraz zrobić Rise the Noble Host. Akurat wydałem manpower na tworzenie wojska, więc możemy wysunąć permanentne roszczenia do Moskwy, która też może być dla nas takim fajnym kolejnym bankiem w okolicy. I znowu zapomniałem, że nie musiałem w Gdańsku zwiększyć do trzeciego poziomu portu. Zapomniałem o tym, bo gdybym tego nie miał, właśnie przez tą misję byśmy dostali trzeci port. Mam nadzieję, że wy pamiętaliście. Manufaktury ze zbożem, które dają 0,64. Przecież tyle dają manufaktury z żelazem, z miedzią, masakra. Prusy książęce zostały wreszcie przeze mnie integrowane i dobrze, nie chcemy ich za bardzo mieć. I w sumie będzie to ostatni zabrzeg, którego będę integrował. Całą resztę terytoriów, które będziemy zdobywali, to będzie tylko i wyłącznie podbój. Ale nie oznacza to, że będzie to nasz ostatni zabrzeg. Okej, lekko przekroczyliśmy Gavering i nie mam stabilności. Kiedy ja ją straciłem? Wow, trochę tej Szwecji zabrała Moskwa. To w sumie dla nas dobrze. O nie, jakaś powódź. Zniszczyła mi zapasy. A, i jeszcze jedna bardzo fajna rzecz. W momencie, kiedy wykonaliśmy tą misję poprzez właśnie obalenie magnaterii, możemy spokojnie cofać wszystkie przywileje, nie patrząc właśnie na stosunek, czy nas lubi dany stan, czy ma większe wpływy. No i nadajmy teraz przywileje zwiększające mój Gavering, bo ewidentnie je potrzebuję. One kosztują niestety ziemię. Buńciki! Dobra, zacznijmy od konfliktu z Moskalami, gdzie naszym celem będzie zdobycie Moskwy. I to jest tylko i wyłącznie, szczerze mówiąc, o pieniądze wojna, żeby rozbudować resztę manufaktur. Uwielbiam, jak Moskale się do mnie cofają i myślą, że mają szansę z polską armią. No nie mają, nie mają. Nie macie tej szansy. Jesteście rozbijani. I ostatnia rzecz pod Krakowem, bo bitwą tego nie nazwem. No i w sumie jak tak oblegam ich prowincję, no to widzicie, stoję połową staka tylko. W tym, który oblega, mam wszystkie armaty. No i jeżeli będę widział przeciwnika, no to oczywiście będę dosyłał armię na bieżąco, bo robię to tylko i wyłącznie, żeby oszczędzać manpowera. W sumie wiem, że wystarczyłoby tylko 7 tysięcy do oblegania tej prowincji, ale jakoś tak, jeżeli wróg by się wbił tutaj, nie wiem, 20, a ja bym to zauważył, to dostałbym stack wipe'a wtedy. Ach, ta niemiecka opcja flotę mi zatopiła. Ale Moskale czyszczą mi bunty? Dziękuję. A teraz możecie sobie już pójść stąd, na wieczny odpoczynek, dosłownie. A i możecie być ciekawi, dlaczego zmieniam pruską kulturę, tu jest pruska, już, a na przykład nie zmieniam słowackiej. Bo słowacka jest w naszej grupie kulturowej i w momencie, kiedy staniemy się imperium, no to będziemy ją z automatu akceptowali. O, tak wygląda nasza grupa kulturowa, tych prowincji nie musimy zmieniać. A te sloty, które mam, to szczerze mówiąc, trzymam właśnie na kulturę ruską, żeby ją akceptować, bo jest jej dużo w okolicy. Ej, dosłownie, armia tutaj została stopiona. Jak nie powiem gdzie. No i w sumie wszystkie cele mam. Zrywam sojusz z Duńczykami, bo są upierdliwi, bądźmy szczerzy. Reparacje wojenne, pieniążki, wszystko mam. Szczytnie postawmy fortecę, będzie ona broniła całego naszego wybrzeża. Atakuję też Austrię, znowu po pieniądze i upokorzenie naszego rywala. A zaatakowałem, bo straciła wszystkie sojusze, więc idealny moment. Tylko poczekam na koniec wojny czeskiej, zanim tam ruszę. O, w międzyczasie chyba mamy, tak, możliwość najechania ponowne Litwy. Więc czemu by nie skorzystać? Z Litwinami to jest bardzo szybka piłka. Chociaż w kolejnej wojnie już coś od nich podbijemy. O, Węgry się uwolniły, jak miło. I powiem wam szczerze, warto też czasem rozważyć zdobycie terytoriów Węgier dla Polaków. Dlaczego? Pierwsze, są tu znowu fajne terytoria pod Deving, ale co ważniejsze, jest tutaj bardzo dużo krówek, bardzo dużo zboża, więc są to idealne terytoria do budowy waszego manpowera. Tak, wiem, że stepy są lepsze, ale wiecie, tutaj też jest fajnie. Teraz szybka wojna z Czechami, bo już mamy na co wydawać punkty administracyjne. Potrzebujemy po prostu terytorium nowego terytorium, a to jest najbogatsze, co możemy zdobyć. Śląsk. Tak, pieniędzy mi nie brakuje, mam ich dość sporo, ale zapomniałem, że mam głupi modyfikator jeszcze przez 4 lata, więc wstrzymuję się z budową. Chociaż możemy zawsze rozbudować targ w Krakowie i Śląsk zdobyty. Tak, wiem, że jest tu kopalnia złota, ale bądźmy szczerzy, jak gracie TOL, to chodzi o to, żeby wasz kraj też ładnie wyglądał, a nie o to, żeby zajmować najbardziej optymalne prowincje. Dlatego będę sobie podbijał tak obszarami całymi, nie? Z wojennych reparacji 10 golda wyciągam, wow. No ale okej. Najważniejsze, teraz jak już tak zabezpieczyliśmy pieniądze, no to żeby zacząć zwiększać naszego manpowera, dlatego teraz zmieniam fokus na punkty militarne. Pięknie zarabia ta nasza Polska, pięknie. Jako, że mam już 5 kardynałów, bo papież mnie lubi, więc mi ich daje, no to idziemy w Land of Church. No, czyli jeszcze więcej będziemy dostawali papal influence z kardynałów, to jest bardzo opłacalne. No chyba, że chcecie przejść na protestantyzm, co w sumie też nie
jest jakoś złe dla Polski. Właśnie miałem event na statuty piotrkowskie i go po prostu już machinalnie kliknąłem i odrzuciłem. Pamiętajcie, nigdy nie chcecie tego sobie przyznawać. Nigdy. Nastał dzień sądu ostatecznego dla Polski i zabudujemy ją sądami, jak i gdzie się da, budynkami pod Manpower. Czas znowu odwiedzić najpierw Litwę. O, że ma sojusz z Rygą. Ale nie. Tutaj taką fajną sztuczką podczas grania Tal może być to, że chcecie na początku zacofywać się w waszej technologii dyplomatycznej, tak, żeby nie być ahead of time. Tylko po taniości, jak będziecie dwie technologie, trzy technologie do tyłu z minusem, ją po prostu wykorzystywać i wtedy nadrabiać za jakiś czas, ewentualnie cały czas być trzy technologie do tyłu, bo wtedy dostajecie bardzo małą karę do korupcji. A punkty dyplomatyczne oczywiście wrzucać na bieżąco w produkcję. Czegoś takiego nie róbcie z militarną technologią, jakby co. W tej wojnie zdobywam Rygę oraz pieniądze i te terytoria. Tutaj głównie mi zależy na tym zamku, ponieważ na najwyższym rozwinięciu on przyspiesza nasze reformy. Litwa pomoże, pomoże. Dobra, atakujemy teraz Livonian Order i nic z tym złego, że ich Moskwa atakuje. Moskwę też zaraz atakujemy. I niech naszym celem będzie zdobycie Goldingen. I lecimy zająć jeszcze raz te fortece tutaj. W sumie to nie tytuł, tylko na Smoleńsk. I będziemy bardzo szybko kończyli wojnę z Litwą. Już nic od nich nie... I cyk, podobne daje nam Litwa pieniądze. A ja robię kolejny zajazd na Moskwę. Dobra, za bardzo też nie dewowałem Warszawy. Specjalnie ją trzymałem właśnie na ten moment pojawienia się kolonializmu, bo właśnie się też pojawił Kombri. I będziemy go tutaj wprowadzali, bo bardzo niskich cenach. No i jest kolonializm wprowadzony w Warszawie. 40 dewa. Forward! Musimy atakować dwie bitwy naraz z Moskalami. I nic w tym złego. I miałem tutaj gdzieś armię z husarią. Tak, ta armia z husarią leci niszczyć przeciwników, którzy będą chodzili po naszych terytoriach. Cała reszta będzie szła oblegać fortece. No i chciałbym powiedzieć, że całe inflanty nasze, no ale niestety nie. Jedna wyspa jest pod panowaniem Rosjan, więc ją zostawimy. A trudno, podbijemy ją innym razem. Tutaj i tak najważniejsza jest Ryga. I tak, dobrze zauważyliście, że nie zwasalizowałem jej. Otóż nie znaczy to, że nie będzie naszym wasalem. W sumie wiecie co? Ja zapomniałem zrobić naszą główną misję. Obraźmy teraz Czechów oraz Węgrów. I dostajemy co prawda Unię. Nie wiem, czy można to jakoś zmienić, żeby dostać na przykład roszczenia terytorialne. Nie wiem, dajcie mi znać. Ja wolałbym, szczerze mówiąc, roszczenia terytorialne w tym momencie. Nie będziemy wykorzystywali tego casus belli. No i będziemy dążyli po prostu do podbicia tych terytoriów, tak? W normalny sposób. Unii nie chcemy. A, i teraz, skoro rozwinęliśmy Warszawę, no to bierzemy Deal with Piast, co nam da dodatkowe 3 punkty developmentu. Ej, fajnie, ta misja ma też... Wow! Musimy być tylko Imperium. Wow, jaka fajna misja. Wow. Ja myślę, że możemy tę misję zrobić spokojnie jako katolicy. Uniwersytet w Krakowie. Okej. Chyba założyłem. Ej, bo był event burgundzki, tak patrzę, że ta Burgundia przetrwała. To może być ciekawe. Dobra, w sumie to zwiększam liczbę działów w moich armiach do 4, żeby dostać tutaj plus 2 punkty do progresu. I naprawdę, patrzcie na to, ile tutaj jest, bo na przykład 6 dział jest bardzo opłacalne. Żeby mieć maksymalny bonus, mamy przy plus 10 działach. Jeżeli dobrze pamiętam, tak, jest tutaj też bardzo fajny monument w Nowogrodzie i chcemy to podbić tym razem. No, czyli te 3 prowincje, 4. Oho, przyszli Duńczycy, ja wam dam przychodzić na moje terytorium. To znaczy, jeszcze nie jest moje, ale będzie. O, Wiedeń upadł. Naprawdę bardzo upierdliwy jest to dania. Bardzo upierdliwa. Dlatego nie ma dla niej litości. A od Moskali biorę naprawdę spory kawałek ziemi. I pieniążków. 133 golda, a my jeszcze nie mamy w ogóle kolejnej ery, która jest super dla nas ważna. Masakrycznie dobra jest teraz Polska z tymi nowymi danymi. No i super, możemy teraz przejść przez misję Great Say, która daje nam aż 100 punktów governmentu. Ej, to super misja. Okej, trzeba to zająć. I powiem szczerze, aż mnie kusi, żeby już wziąć Cavalier Warfare na Polskę. Tylko ja wiem, że wraz ze zmianą ery będę musiał też zmienić tutaj dwa inne przywileje. Czy może pójść w kozaków? Dobra, pójdziemy w tańszą kawalerię, po prostu. Powiem wam, że to strasznie mnie wkurza, że muszę co chwilę zmieniać zdewowania na feudal, taxes i tak dalej. Dlaczego nie ma takiej opcji, żeby wszędzie tutaj jednym guzikiem zmienić cały ciąg? Naprawdę. Albo jeszcze kłódkę dać przy czymś takim, nie? Takie coś by się tu przydało, że dajesz kłódkę, że nie chcesz zmienić tego edyktu nigdy tutaj przy użyciu tego głównego guzika. Ja pierniczę. Tak trudno byłoby to zrobić? Hehe, widać, że nie grasz PvP. Oh my god, ja mogłem poczekać z tą misją. Mogłem poczekać, patrzcie, dostawalibyśmy darmowy markantylizm i zmniejszone koszty. Mam nadzieję, że to zapamiętam na przyszłość. Nie podoba mi się, że Osman zaatakował Litwę, więc będziemy musieli stanąć do jej obrony i wezwiemy, no nie papieża do pomocy. No dziwne, żeby papież miał bronić katolików. No ale wezwiemy Francję.
do pomocy. Miałem tą misję? O kurde, co za misja, 60 tysięcy manpowera. Wiecie co, to mi się można przydać. Okej. Okay. W przypadku Imperium Osmańskiego to raczej nie chcemy trzymać mniejszych staków niż taka pełna linia. Oni wciąż mają dobre jednostki. Co prawda, teraz już trochę gorsze. Mamy wyrównany poziom, bo jesteśmy około 9 technologii wojskowej. Ale wciąż to Osman. Chociaż może nie trzeba było się go tak bać. Taki następca to mi pasuje. Kolejny August. Wytłumaczcie mi logikę, dlaczego Litwa odbija moje prowincje, kiedy tutaj cały czas ma zajęte. Serio. Ona nic z tym nie robi. Ja muszę przyjść i to odbić. Jest! Wreszcie koniec tej wojny. Możemy kończyć wojnę z Osmanem. No tylko jeszcze jedna bitewka malutka. Tylko jeszcze jedna bitewka. Nie, hurdur, husaria. Chcę zrobić cwanieczek technologii do przodu. A nie, jednak nie. No to w sumie bierzemy upokorzenie, wojny, reparacje, tą jedną prowincję, bo będę chciał robić roszczenie na Konstantynopol. Nie to, że chcę go zdobyć, tylko po prostu chcę mieć, wiecie, takiego Urgola do trzymania łatwego, więc musiałem wziąć tą jedną prowincję. A potem fajnie jest tutaj też wybudować fort, bo tutaj są bagna. Ile ja pieniędzy mam? Ja myślałem, że mam 12 golda, to 12 tysięcy mam. I naprawdę nie mam na co wydawać. To wszystko żółte, to są Navy Supplies, więc nie ma sensu tam nic budować. Produkcja wszędzie praktycznie. Gathering wszędzie. Manpower wszędzie. No dobra, no to zacznijmy zabawę naszymi monumentami. Tu musimy mieć akceptowalną kulturę. Jest Slavik. Slavik. My jesteśmy jaka? West Slavik. No to chyba nie tak kultura. Musimy to mieć tutaj. No to myślę, że czas rozbudować Kraków na maksa. No czemuż by nie? Stać mnie, nie mam na co pieniędzy wydawać. Ej, manpowerowo też nieźle stoimy. 2000? Nice! Jeżeli wam brakuje prestiżu, bardzo fajnym sposobem na jego zdobycie jest, oprócz brania oczywiście maksymalnego pizdilu, jaki możecie, to zrywać komuś rywalizację, tak? Wtedy dostajecie dużo prestiżu. A wiemy, że on się przydaje do abdykowania cienkich władców, prawda? A tak się składa, że mnie brakowało prestiżu, żeby stać się wreszcie Imperium Rzeczpospolitej. Coraz bliżej zdobycia Pragi jesteśmy, coraz bliżej, ale nie mogę w to uwierzyć. Nie mogę w to uwierzyć. Naprawdę, że dostajemy permanentne claimy na północne i południowe Niemcy jako Polska. Przecież to jest OP do WCK. Nie wiem, co mam teraz powiedzieć, szczerze mówiąc. To jest lepsze niż Francja. WCK Polską, ponowny na Veryhard. Kusi mnie to! 200 golda, a nie mam nawet jeszcze polskiej korony. Wow! I w sumie w tym momencie chyba jesteśmy najwięksi. No dobra, Mig jest lekko większy, Osman jest trochę większy, ale tak czy siak jesteśmy mega mocni. Naprawdę mamy coś takiego, że możemy zainwestować w edukację naszego księcia? I to jest OP! Zamek w Trakai rozbudowany. Ej, od kiedy wypuszczenie Rygi daje 8 prowincji? Czemu ma kory w całym Gdańsku? O co tu chodzi? No dobra, to musimy poczekać do 48. Ej, chyba Holandia się pomyliła z Poland, bo serio, dostałem przed chwilą prowincje, których w ogóle nie chciałem. Czemu ja je mam? Czas na polską koronę! Dzięki czemu teraz mamy bardzo duży total income, a na czysto też nawet dość sporo zarabiam. Nasz manpower prezentuje się również znakomicie, tak samo jak wygląd naszej ultra-tall w małej Rzeczpospolitej. Od Pragi aż po Moskwę. A jeżeli lubicie takie odcinki ekonomiczne, gdzie buduję potężne kraje, to polecam ten odcinek z Japonii Victory 3.